Choć zbliża się koniec kalendarzowego roku i jest to dopiero początek nowej kadencji samorządu, to w Dzierżoniowie nie ma czasu na odpoczynek. Rozpoczynamy właśnie pracę nad budżetem 2019 roku. Pierwsze takie spotkanie robocze nowej Rady, Rady Miasta 8 kadencji. Ze względu na to, że czasu nie za dużo, bo mamy 28 sesję budżetową, a chcielibyśmy ten budżet przyjąć właśnie jeszcze w starym 2018 roku. Z tego względu dzisiaj jest spotkanie połączone wszystkich komisji, na których będzie pani skarbnik referowała kwestie finansowe, budowy budżetu na 2019 rok. Natomiast ja będę chciał powiedzieć o tej takiej dla wszystkich chyba najciekawszej, najważniejszej części, czyli o inwestycjach dzierżoniowskich. Poprzednia kadencja pokazała, jak wiele inwestycji można realizować na terenie miasta. Te największe, choć czasem trochę kłopotliwe dla mieszkańców, dobiegają końca, a ich efekty cieszą chyba wszystkich. Jak przedstawiają się plany na najbliższy okres? W 2019 roku na inwestycje przeznaczamy kwotę niemalże 32 miliony złotych. Dalej inwestycje drogowe, ale to już będzie ostatni rok, kiedy takie duże projekty te drogowe będą. No, tak jak mówiłem na początku poprzedniej kadencji, kończymy te grube prace związane przede wszystkim z modernizacją dróg wojewódzkich, które współfinansujemy, ale też naszych gminnych na terenie miasta. Natomiast w przyszłym roku osiedle kolorowe, jeżeli chodzi o kwestie drogowe, mam nadzieję, że skutecznie pozyskamy środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych, bo już jesteśmy zakwalifikowani do ostatniego etapu, czyli byłaby modernizacja ulicy Cichej Szpitalnej Okrzei. To jest bardzo ważna część miasta. Ona jeszcze wymaga właśnie takiego liftingu, takiej poprawy, czyli ta cała droga wylotowa na Dobrocin zyskałaby nową jakość, nowy wizerunek. Natomiast też inwestycje, które będziemy kończyli, budynek dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej i szereg innych mniejszych inwestycji osiedlowych, tak żeby na każdym osiedlu, w każdej części miasta przynajmniej w jakimś tam zakresie poprawić jakość życia, styl życia każdego z mieszkańców. Przy tej okazji chyba też można pochwalić się mieszkańcom, że już za dwa dni będzie otwarte rondo, na którego otwarcie chyba czekają wszyscy, nie tylko mieszkańcy Dzierżoniowa. No oczywiście, mamy otwarte wreszcie to centrum przesiadkowe, to już znacznie ułatwiło system komunikacyjny w naszym mieście. 6 grudnia, czyli na Mikołaja, taki prezent można powiedzieć, wykonawca nam sprawia, że zostaje otwarte rondo przy High Life'ie na skrzyżowaniu ulicy Batalionów Chłopskich i Kopernika. Na pewno to będzie kolejny taki krok milowy w poprawę jakości jeżdżenia po Dzierżoniowie. No jeszcze tylko tam trzeba nadać troszkę estetyki. Ta estetyka to będzie właśnie taki jeden z filarów naszej działalności w tej kadencji. Oprócz takich twardych zadań właśnie drogowych, też chcemy, żeby wizerunek zmieniały pewne części miasta i żeby to oprócz tego, że jest wygodne, żeby jeszcze ładnie wyglądało. O poszczególnych inwestycjach i ich przebiegu będziemy Państwa informować na bieżąco.